Tak. Bliżej. Szanowni Państwo, mamy tylko 5 minut. Ja obiecałem, że mamy 5 minut. Dobra, nagrywaj. Naprawdę. Dajmy prezesowi powiedzieć dwa słowa. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że mogłem się tutaj z Państwem spotkać. Właśnie z osobami, które, jak to się mówi, kręcą biznes. Ten polski biznes mały, średni, który powinien w zdrowym społeczeństwie być podstawą funkcjonowania wszystkiego. Rozwój takiego biznesu to była przyczyna naszych sukcesów z lat 90., tego wyjścia z dołka i marszu ku górze. I także w dużej mierze tego wszystkiego, co zdołaliśmy uzyskać już po roku 2000. I bardzo mnie martwi, że wiele działań obecnej władzy, ale także władzy SLD, na przykład z lat 2001-2005, było wymierzone przeciwko temu biznesowi. Bardzo mnie martwi szczególnie to, że wydaje się, że za niejednym z tych działań stały także te zjawiska, o których dzisiaj tak głośno w Wałbrzychu. To znaczy zjawiska korupcji, zjawiska związane z nielegalnym przekazywaniem środków. I to nie tylko na partie polityczne, ale też po prostu często do własnych kieszeni. Chodzi o nieuzasadnione zupełnie względami społecznymi zgody na budowę supermarketów, które stanowią konkurencję nieuczciwą, bardzo często nieuczciwą wobec drobniejszego biznesu. Różnego rodzaju ograniczenia, różnego rodzaju niekiedy wręcz prześladowania, jak to miało miejsce w Warszawie, gdzie używano siły i to siły na wielką skalę po to, żeby ten biznes uderzyć. To uderzyć bardzo boleśnie, a później nie dotrzymywano żadnych zobowiązań. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy, by te zjawiska się skończyły, by polska władza zaczęła dbać o interesy grupy społecznej, która stanowi naprawdę niezwykle ważną część nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa, to musimy dążyć do tego, żeby tą władzę zmienić, żeby rządzili ci, którzy rozumieją, że ta grupa istnieje, że bardzo wiele zlikwidowana, bo są tacy ludzie, którym nic nie pomoże, oni po prostu no nie chcą pracować i, no i nie chcą i siły nie, na nich nie ma. Tak samo było z nami w poprzednim ustroju, byli ci, jak to się wtedy mówiło. Wy sobie wykreślajcie. Dobrze, że już panu daję komitet. Zaraz tam będą was wyprowadzić. Nie będzie auto, które ucie... Może nie, już nie. Już nie. Ja wam wystawiam człowieka, który będzie jechał. Gdzie jesteś? Z kierowcą. A profesor? Jakim autem? Wojtek, jak ja mówię, ja z kierowcą się umówiłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Panie prezesie, bardzo dziękujemy. Mamy kierowcę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Na drogę, naszą kasetę.